Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Tak sobie tu siedzimy i gadamy i coś nagrywamy w międzyczasie. Raz Michał włącza kamerę, raz wyłącza, a ja coś opowiadam. I tak nam przyszło do głowy, żeby może powiedzieć słów kilka o tych zdetonowanych przedwcześnie wyborach prezydenckich, bo niby Robert Biedroń zasugerował, że będzie kandydował. I to się z jakimś tam oburzeniem spotkało. Natomiast moim zdaniem kandydatura Roberta Biedronia z punktu widzenia mechaniki tych wyborów i w ogóle demokracji jest jak najbardziej racjonalna. Dlatego, że Robert Biedroń dysponuje jednym ważnym atutem. To znaczy on jest reprezentantem zdyscyplinowanego, zdeterminowanego, nieformalnego, ale jednak wewnętrznie lojalnego środowiska. To jest szalenie istotne, dlatego że wszyscy ludzie, wszyscy geje, co tu dużo gadać, jeżeli Robert Biedroń będzie kandydował, to oni pójdą na niego głosować. To nie ma w ogóle co do tego dwóch zdań. Pójdą na niego głosować, bo tak. Nie dlatego, że w coś wierzą, czy w coś nie wierzą, że mają takie poglądy, czy śmakie poglądy, czy jeszcze inne. Pójdą na niego głosować, bo tak. I Robert Biedroń zrobi dobry wynik. Tylko, że ten wynik nie zaszkodzi PiS-owi, ale zaszkodzi pani Kidawie-Błońskiej i wszystkim kandydatom innym, którzy Robertem Biedroniem nie są, a próbują wmawiać wyborcom, że interesuje ich polepszenie doli robotnika i chłopa, ucisk ludu pracującego, podwyżki w służbie zdrowia, reforma szkolnictwa, walka o postęp i tego rodzaju rzeczy. To jest gawenda w tej formule wyborów demokratycznych, jaką mamy i z tymi opcjami politycznymi i obyczajowymi, całkowicie skazana na klęskę. Dlatego, że to tak jak z lojalnością wobec PZPR. Była taka organizacja bardzo sformalizowana, nazywała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Żaden z członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nie wierzył w misję Polskiej Partii Robotniczej. Wszyscy wiedzieli, co to jest Partia Robotnicza w Polsce i do czego ona służy. Do jumania majątku państwowego albo zatakowy określonego. W ten sposób określonego, tak? No i oczywiście do utrzymywania trwałych więzi ze Związkiem Radzieckim, czyli do nadzorowania taniej produkcji i zmian i utrzymywania tych zmian świadomości historycznej, które dawały przewagę, tak? Związkowi Radzieckiemu nad wszystkimi innymi, jakby to powiedzieć, tradycjami politycznymi w regionie. Do tego służyła Partia Robotnicza w Polsce i to było połączone z głęboką niewiarą w tą partię, ale jednak przymusem uczestnictwa w tej organizacji, bo to dawało pewne profity. Tu mamy zupełnie coś innego. Udział w imprezie pod tytułem Robert Biedroń i koledzy nie niesie ze sobą żadnych profitów. Tam jest czysta wiara. Pomijam, co to jest ta wiara, ale to jest nieistotne. Tam jest czysta i absolutna sympatia po stronie tych ludzi, którzy chcą głosować na Roberta Biedronia. Oni po prostu pójdą na niego głosować szczerze o tym przekonani, że robią dobrze. I to jest bardzo groźne, ale to, jak mówię, nie jest groźne dla PiS-u i kandydatów prawicowych, dlatego że postawienie kandydatury Biedronia spowoduje natychmiastową reakcję, czyli wszystkie czarne sotnie, wszystkie środowiska narodowców, polscy faszyści, jak to ich pięknie nazywa Gazeta Wyborcza, wszyscy katolicy, ojcowie rodzin, wszyscy natychmiast się podniosą i pójdą głosować na kandydata prawicy po to, żeby Biedroń nie został prezydentem. Tak? Dojdzie, proszę Państwa, do konfrontacji na poziomie absolutnie czyściutkich emocji. Nic nie będzie ważne. Nic nie będzie ważne. Tylko i wyłącznie ta deklaracja emocjonalna. No i zobaczymy, kto mocniejszy wtedy. Natomiast to jest sytuacja groźna dla ludzi, którzy kłamią. Bo Biedroń, nawet jak kłamie, to formuła, w której on gra, po pierwsze niedostępna dla innych kandydatów z oczywistych względów, jest mobilizująca dla jego elektoratu. I nawet jak ktoś nie wie, o co chodzi w tych wyborach, tak, a jest tym gejem, to wstanie i pójdzie, zagłosuje. No i z drugiej strony będzie podobnie, tak, na zasadzie emocji negatywnych. Na zasadzie pośrodku zostanie Zandberg, Czarzasty, Kidawa-Błońska i Kosiniak, tak, i będą stali jak te bałwany, po prostu. Jak te bałwany. Będzie to widok śmieszny. Więc ja uważam, że Robert Biedroń powinien kandydować na prezydenta i niech on jak najszybciej tę kandydaturę swoją ogłosi. Bo już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę tych wszystkich ludzi zrobionych, jak to się czasem mówi, beżowego. I może ktoś to nawet sfotografuje.
Bardzo by to było śmieszne. O, także nie módlmy się o to, żeby pan Robert z większą determinacją przystąpił do działania, ale obserwujmy go uważnie. Zobaczmy, co zrobi. Nie jest to jakoś szczególnie błyskotliwy człowiek, ale ma tam jakichś doradców, jakieś emocje się za tym kłębią. Poza tym, jak widzimy, gra na siebie. Te jego wszystkie partie, które on zakłada, to wszystko jest absolutna fikcja. On tych ludzi oszukuje z uśmiechem na ustach i uważa, że tak właśnie należy robić. Bo zawsze znajdzie, jeżeli ten garnitur osób, które mu uwierzyły, już się zużyje i oni stwierdzą, że jednak nie ma co pokładać zaufania w Robercie Biedroniu, to zawsze znajdzie inny, bo to jest tego rodzaju osoba. I to będzie tak trwało, dopóki on się sam nie zdezaktualizuje. Co pewnie nastąpi prędzej niż później. No ale na razie gra, tak? Na razie gra i moim zdaniem to jest gra na korzyść tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, obojętnie czym by ta prawica nie była. Więc uważajmy na to, co robi Robert Biedroń, a jeżeli ogłosi, to oczywiście obuszmy się święcie i wznieśmy okrzyk, a następnie idźmy do urn i zobaczmy, co się stanie, a potem popatrzmy w tę stronę, gdzie stoją wymienione osoby Czarzasty, Zandberg i pani Kidawa-Błońska i jak one wyglądają. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego razu.